Dzisiaj zapraszam Was na szczególny odcinek. Dla wszystkich świeżo zdiagnozowanych dziewczyn, które szczególnie poruszają się w rzeczywistości Narodowego Instytutu Onkologii, zdecydowałam się nakręcić krótki przewodnik, mapę po tym, jak poruszać się po korytarzach Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przy ulicy Rentgena 5. Z góry przepraszam, że jest to odcinek dosyć centryczny i skierowany do konkretnej grupy osób, no ale niestety moje doświadczenie wywodzi się właśnie stamtąd. Mam nadzieję, że się nie obrazicie i z przyjemnością obejrzycie ten odcinek. W nim wiele pożytecznych uwag, no i wszystko wytłumaczone w pigułce. Zapraszam! Zanim zaczniemy naszą wycieczkę, przyjrzyjmy się przez chwilę mapie. Wiele z Was zaraz na początku leczenia może nie orientować się, że Narodowy Instytut Onkologii ma dwa płatne wjazdy na swój teren. Pierwsze, wejście A, jest przy bramie głównej i stamtąd najszybciej dostać się na oddziały szpitalne. Drugie wejście usytuowane jest bliżej budynku D i E i stąd najbliżej mamy do przychodni. Zwracam Waszą uwagę również na Centrum Profilaktyki Nowotworów. To tam możecie zostać skierowane w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu na konsultację z genetykiem. Warto wiedzieć, gdzie to jest. To co? Zaczynamy! Naszą podróż zaczniemy od budynku E, bo tam przyjdzie Wam spędzić najwięcej czasu. Podczas pandemii to wejście nie było czynne. Wchodząc do środka, znajdziemy się wewnątrz budynku w przychodni. Jeżeli pójdziemy w lewo, to znajdziemy się w korytarzach przychodni, gdzie przyjmują lekarzy onkolodzy różnych specjalności. Bezpośrednio po prawej stronie znajduje się szatnia, która zazwyczaj jest nieczynna w lecie. Pamiętajcie, że jeżeli przyjmujecie chemioterapię, to jesteście zwolnione z opłaty za szatnię. Naprzeciwko szatni znajdziecie klimatyzowaną salę relaksu. Obok strefy relaksu znajduje się też toaleta dla pacjentów. Teraz udajemy się w stronę korytarza gabinetów poradni. Przy każdym gabinecie znajduje się tabliczka z listą lekarzy, którzy przyjmują w danym dniu. Tutaj niestety zawsze są tłumy, a więc po prostu trzeba to przełknąć. Nad przychodnią, na pierwszym piętrze z kolei, znajduje się oddział obserwacyjny, głównie dla pacjentów, którzy przyjmują radioterapię w trybie szpitalnym. Teraz druga część przychodni, czyli gabinety od numerów 137 do 144. Po tej stronie korytarza będziecie miały gabinety swoich lekarzy onkologów. Gabinety numer 144 oraz 145 i 146 to miejsce, gdzie możecie być skierowane, aby wykonać EKG przed na przykład rozpoczęciem chemioterapii. Po prawej stronie mijamy gabinety lekarzy onkologów. Gabinety o numerach 142, 141, 140 i 139 to zazwyczaj gabinety lekarzy onkologów specjalizujących się w nowotworach piersi. Tutaj też znajduje się toaleta dla pacjentów. Idziemy dalej. Teraz kierujemy się w stronę budynku D i rejestracji przychodni. Przechodzimy przez łącznik między budynkami D i E. Tutaj kiedyś była dodatkowa stołówka. Po pandemii jednak stało się to kolejnym miejscem poczekalni. I jesteśmy w budynku D. Tuż na wprost znajduje się gabinet pobrań. Jeżeli pójdziemy w lewo, to trafimy do zakładu radioterapii. W głównym korytarzu budynku D również znajdują się gabinety lekarzy onkologów oraz chirurgów onkologów. Odsyłam ponownie do tabliczek przy drzwiach, aby upewnić się, że znajdujemy się pod właściwym gabinetem. Jeżeli udamy się w stronę zakładu radioterapii, to na naszej drodze spotkamy gabinet pobrań numer 124 po lewej. To tutaj możecie pobrać krew przed kursem chemioterapii. Usiądźcie cierpliwie przed gabinetem i czekajcie na Waszą kolej. Chwilę to trwa, ale zazwyczaj pielęgniarki wołają kolejne osoby do pobrania. Teraz wybieramy się do zakładu radioterapii. Korytarz jest dosyć długi. Oto i on, po lewej. Wchodząc na teren zakładu radioterapii, zauważycie gabinety po Waszej lewej stronie. To tutaj będziecie mieć Wasze wizyty kontrolne w trakcie trwania radioterapii. Obok gabinetów w tej części budynku znajdują się również toalety. Kiedy wejdziemy w głąb korytarza, wejdziemy do holu, gdzie na środku znajduje się terrarium z żółwiami i poczekalnia. W tej części znajdują się maszyny do napromieniania. W rogu po lewej stronie zauważycie również ekran z czytnikiem,
gdzie będziecie się meldować przed każdym kolejnym napromienianiem. Na końcu budynku po lewej znajduje się rejestracja, do której trzeba się zgłosić przed pierwszą wizytą u radioterapeuty. Po prawej z kolei znajduje się tomograf, który wykorzystuje się do badania pacjentów przed rozpoczęciem radioterapii. To również tam wykonywana jest legitymacja z kodem kreskowym i zdjęciem, która będzie Wam służyć przez cały okres radioterapii i którą będziecie skanować w maszynie w lewym rogu holu. Wychodząc z zakładu radioterapii, możemy skierować nasze kroki w lewo. Mijamy małą poczekalnię po drodze. Kontynuujemy naszą wycieczkę długim korytarzem do końca. Po dojściu do końca korytarza i skręceniu w lewo, znajdziemy się w zakładzie rehabilitacji. Na wprost zakłady naukowo-badawcze. Stąd przyszliśmy, a tam pójdziemy. To droga w kierunku budynku głównego A. Kierujemy się w stronę zakładu rehabilitacji. Na ścianach piękne zdjęcia kampanii Pomacaj się. O, jestem ja! Przy wejściu do zakładu rehabilitacji znajduje się rejestracja. To tutaj udacie się ze skierowaniem na rehabilitację i psychoedukację. Mając z tyłem do siebie rejestrację zakładu rehabilitacji, widzimy schody, które prowadzą nas na dół. Tam znajduje się dział hydroterapii, a więc wszelkie zabiegi związane z wodą, w tym wirówki, będziecie odbywać w tamtej części zakładu. Kontynuujemy dalej drogę przez korytarz rehabilitacji. Po prawej mieliśmy rejestrację zakładu. A, są i nasze raczki. Zabawne, że akurat tutaj. Po drodze zobaczycie biblioteczkę z książkami po prawej i lewej stronie, które możecie sobie wypożyczać na czas leczenia, czy to szpitalnego, czy ambulatoryjnego. Na samym końcu korytarza znajduje się siedziba oddziału Amazonek. Sala do ćwiczeń znajduje się mniej więcej w miejscu, gdzie zobaczycie znak kinezyterapia. Onkofitka, Litka. Jesteśmy z powrotem w budynku D na korytarzu. Po prawej i lewej stronie gabinety lekarzy-onkologów i chirurgów. Gabinet numer 119 to gabinet, w którym najprawdopodobniej będziecie odbywać Wasze konsylium lekarskie. Tuż obok niego znajdziecie gabinet zabiegowy. Jeden z dwóch w tym korytarzu. To tam będą Wam ściągać łąkę, usuwać dreny i szwy. Przenieśmy się teraz do wejścia budynku D. Jeszcze tylko szybki rzut okiem na to, co dookoła. Po lewej budynek E i wjazd na parking. Po prawej budynek C, gdzie znajduje się apteka, a na wprost parking. Buduje się nowy podziemny, a więc miejmy nadzieję, że problem z parkowaniem zostanie zażegnany raz na zawsze. Wchodzimy do rejestracji przychodni w budynku D. Jeżeli na przykład będziecie chciały udać się do gabinetu zabiegowego, przed każdą taką wizytą będziecie musiały najpierw ze skierowaniem podejść do rejestracji tej przychodni. Po wejściu na lewo schodami do góry dostaniemy się do szpitalnej apteki. Jeżeli na przykład wydawane są nam leki do domu w tabletkach, to właśnie z tamtego miejsca. Pobieramy numerek i cierpliwie czekamy. Tuż przy wejściu do przychodni po prawej stronie znajduje się szatnia. Pamiętajcie, że w trakcie chemio lub radioterapii jest bezpłatna. Mały kiosk z gazetami, napojami i drobnymi przekąskami znajduje się w lewym rogu pod schodami do apteki szpitalnej. I znowu widzimy korytarz z gabinetami onkologów i chirurgów wraz z gabinetem numer 119, miejscem konsylium lekarskiego. Jeżeli skręcimy w prawo po wejściu do przychodni w budynku D, to dojdziemy do dziennego oddziału chemioterapii. Czyli po pobraniu krwi i odbyciu wizyty u naszego onkologa prowadzącego, ze skierowaniem udajemy się właśnie tutaj, aby dotrzeć na ambulatoryjny oddział chemioterapii. Idziemy schodami do góry, wprost na oddział dziennej chemioterapii. Na górze musimy pamiętać o trzech miejscach, które są ważne przed rozpoczęciem wlewu. Pierwsze to recepcja, gdzie zazwyczaj będziemy musieli chwilę poczekać w kolejce i gdzie lekarz przyjmie nasze zlecenie na chemię oraz zmierzy nam ciśnienie. Tutaj też dostaniemy numerek do kolejki na wlew chemioterapii. Spokojnie, wywołają nas w odpowiednim czasie. Drugie miejsce to gabinet zabiegowy, gdzie wkrótce zostanie nam węflon. Tutaj też chwilkę poczekamy. Panie pielęgniarki wołają kolejne osoby. No i trzecie miejsce to już bezpośrednio sale do podawania chemioterapii. Pamiętajcie, jest tam dosyć zimno, a więc warto zabrać koc i coś do picia. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana.
Kierując się na lewo i wzdłuż korytarza za rejestracją przychodni, trafimy do zakładu radiologii. Nie mylcie zakładu radiologii z radioterapią. Tutaj, idąc w głąb korytarza, dojdziecie najpierw do rejestracji, gdzie należy podejść, aby umówić się na USG lub mammografię zleconą przez Waszego lekarza prowadzącego. To tutaj będziecie też zapisywać się na RTG oraz na tomografię. Tutaj też znajduje się gabinet archiwum, gdzie na prośbę możecie wybrać kopię Waszych zdjęć i badań radiologicznych. Na wprost rejestracji i archiwum znajdują się kabiny do badań RTG. Idziemy korytarzem dalej. Mijamy po prawej stronie pracownię do badań tomografii i rezonansu magnetycznego. Na końcu korytarza, tuż przed wyjściem ze szklanych drzwi, po prawej stronie znajduje się poczekalnia dla pacjentów umówionych na badanie USG oraz mammografię. Tutaj znajdziecie też toaletę. Przy rejestracji na USG lub mammografię zostanie przyznany Wam numerek, który zabierzecie ze sobą i którym będziecie się kierować przy wywoływaniu do kabiny na badanie. Wychodzimy z zakładu radiologii przez szklane drzwi i w prawo w stronę budynku A, czyli budynku głównego. Mijamy kilka maszyn z jedzeniem i napojami oraz słynne stoiska pana z książkami i doktorem kawą. Kto był, ten wie, o czym mówię. Warto zbierać pieczątki za kawy. 10 gratis. Jeżeli pójdziemy schodami na górę, to dotrzemy do zakładu patomorfologii lub pod blok operacyjny. To tam w zakładzie patomorfologii możecie wybrać Wasze tak zwane bloczki, czyli cząstki np. Waszego guza pobrane do analizy histopatologicznej. Najpierw blok operacyjny, a później zakład patomorfologii. Po prawej stronie zobaczymy witrynę z nakryciami głowy, perukami, różnymi upięciami oraz drugie wejście do zakładu radiologii. Ugofitka. Litka. I na koniec budynek A. Tak wygląda z zewnątrz. Wchodzimy do środka. Jeżeli skręcimy w prawo i schodami pójdziemy do góry, to dojdziemy do poradni psychoonkologii i kolejnych gabinetów lekarskich. To w tym miejscu będziecie odbywać zajęcie z psychoedukacji. Piętro wyżej nad poradnią psychoonkologiczną znajduje się druga przychodnia onkologiczna budynku A. To być może tutaj, w gabinecie numer 32, będziecie miały lub miałyście swoją konsultację przedoperacyjną z anestezjologiem. Po zejściu na dół z przychodni onkologicznej A wchodzimy wejściem w głąb budynku. To tutaj znajduje się kolejna szatnia, recepcja oraz sklepik po prawej. W tej części budynku w trakcie naszego leczenia będziemy pojawiać się sporadycznie. Po ominięciu szklanych drzwi trafimy do holu, gdzie znajdują się schody na wszystkie oddziały szpitalne, również na 5. piętro. W rogu bankomat oraz sklep medyczny. Na wprost informacja. Jeżeli przed stanowiskiem informacji skręcimy w lewo, to dostaniemy się do wind, które dojeżdżają na każde piętro oddziałów szpitalnych. Jeżeli pójdziemy dalej prosto, to dojdziemy do izby przyjęć. To tutaj należy się pojawić w przypadku zgłoszenia się do szpitala na planowe przyjęcie. W rogu szpitalny bufet. Duży wybór dań obiadowych, ale trzeba się śpieszyć, szybko znikają. W korytarzu do izby przyjęć warto pukać do gabinetu w głębi korytarza i zgłosić się na przyjęcie. Tam już Was pokierują dalej. No i pamiętajcie, że można swobodnie przejść z budynku A do budynku D, E i F. Wystarczy zamiast do wind kierować się dalej korytarzem, mijając punkt informacyjny. Idąc cały czas prosto, dojdziemy do drugiego wejścia zakładu radiologii, które już widziałyście, oraz schodów do zakładu patomorfologii. Idąc dalej, dojdziemy do budynku D, F oraz do zakładu rehabilitacji i siedziby Amazonek.